Otwieramy przeglądarkę internetową i wpisujemy www.programdopit.pl. Pobieramy program, uruchamiamy go, klikamy dalej. Pojawiła się ramka z zapytaniem, czy chcemy zainstalować aktualizację pobranego pod kilką programu do robienia plików. Oczywiście chcemy. I uruchamiamy program. Będziemy wypełniać nowy formularz, korzystając z kreatora do wypełnienia deklaracji. Klikamy dalej. Dalej. Będziemy wypełniać deklarację za osobę rozliczającą się indywidualnie. Jest to złożenie zeznania. Mamy jeszcze do wyboru korektę zeznania, ale my składamy zeznanie pierwszy raz. Klikamy dalej. Klikamy na listę podatników, klikamy przycisk dodaj, by wprowadzić dane osoby, za którą będziemy wypełniać deklarację. Wpisujemy część nazwy Urzędu Skarbowego, program nam wskaże listę wyboru. Wybieramy właściwy urząd, następnie wpisujemy adres podatnika. Wybieramy województwo, wpisujemy powiat i gminę. Jeśli będziemy przekazywać podatek na rzecz Urzędu Skarbowego, należy wpisać numer rachunku bankowego. Po wprowadzeniu danych klikamy przycisk OK. Wybieramy dane wpisanego przed chwilą podatnika i klikamy przycisk dalej. Będziemy sporządzać deklarację za osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, rozliczającą się tylko z tytułu dochodów z umów o pracę. Klikamy przycisk dalej. Jeżeli ktoś by chciał skorzystać z obliczenia na dziecko czy zaliczeń darowizn, powinien zaznaczyć stosowne kwadraciki w kreatorze. Klikamy przycisk dalej. Jeżeli chcemy odliczyć dochody małoletnich dzieci albo mieliśmy prawo do odprowadzania samodzielnie zaliczek na podatek dochodowy, zaznaczamy stosowne kwadraciki. Klikamy przycisk dalej. W programie jest możliwość wypełniania formularza NIP-3 w przypadku, gdy zmieniliśmy swoje dane osobowe bądź numer rachunku bankowego. Jeśli jesteśmy rezydentem zagranicznym i osiągaliśmy dochody poza krajami Unii Europejskiej, zaznaczamy kwadracik do wypełnienia formularza CFR. Klikamy przycisk dalej. Teraz przystąpimy do wprowadzenia danych do deklaracji PIT-37. Klikamy dalej. Teraz będziemy wpisywać dane z formularza PIT-11, które powinniśmy otrzymać od pracodawcy. Kwota przychodu jest to kwota wykazana w polu 36 deklaracji PIT-11. Koszty uzyskania przychodu zaznaczamy tutaj, czy osiągaliśmy przychody z jednego stosunku pracy, czy z więcej niż jednego stosunku pracy. W kolejnym punkcie zaznaczamy, czy dojeżdżaliśmy do pracy z innej miejscowości i czy dostawaliśmy dodatkowe pieniądze za rozłąkę. W naszym przypadku podatnik był zatrudniony w jednym miejscu pracy i nie dojeżdżał do pracy z innej miejscowości. Kwota kosztów uzyskania przychodu po zaznaczeniu odpowiednich pozycji obliczana jest automatycznie. W kolejnym polu wykazujemy kwotę zwiększenia kosztów uzyskania
uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i kwotę zaliczek na podatek dochodowy, która w naszym PIT-ie 11 wykazana jest w pozycji 40. Po wprowadzeniu danych klikamy przycisk Dalej. W kolejnym polu wpisujemy kwotę składek na ubezpieczenie społeczne, które potrącił nam z wynagrodzenia pracodawca. Są one wykazane w pozycji 76 deklaracji PIT 11. Klikamy Dalej. W kolejnym polu wpisujemy kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne wykazaną w pozycji 78 deklaracji PIT 11. I klikamy Dalej. W kolejnym polu wpisujemy kwotę doliczeń do podatku, ale zazwyczaj będzie to 0. Klikamy przycisk Dalej. W kolejnym polu podajemy adres naszego zamieszkania, w przypadku kiedy jest inny niż adres zameldowania. Klikamy przycisk Dalej. W tym polu wpisujemy cel szczegółowy, na jaki chcielibyśmy, by był przekazany 1% naszego podatku. Ten kwadracik zaznaczamy, jeśli chcemy, by organizacja, która otrzymała nasz 1%, miała dostęp do naszych danych osobowych. Klikamy przycisk Dalej i przechodzimy do wydruku deklaracji. Proszę pamiętać, by po wydrukowaniu deklaracji podpisać ją przed przekazaniem do Urzędu Skarbowego.